Dzisiaj umowę z INS-em w sprawie budowy i modernizacji instalacji amoniakalnej. Mamy nadzieję, że ta umowa przyniesie konkretny efekt, którego się spodziewamy. Tym efektem będzie poprawa wydajności instalacji amoniakalnych, poprawa efektywności pracy i zmniejszenie kosztów oczywiście. Kosztem głównym to zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej i gazu ziemnego. Mamy nadzieję, że to wsparcie polskiej placówki badawczej, jakim jest INS, będzie też jakby elementem wspomagającym polską naukę i cieszymy się, że ta współpraca zaistniała, ponieważ chcemy, żeby pomiędzy polskim przemysłem chemicznym a polskimi placówkami badawczymi, na przykład INS-em, nastąpiła trwała współpraca między nami.